Cześć. Jesteśmy po dwóch sezonach filmów, w których przeprowadziliśmy Was przez etapy nauki i doskonalenia pływania. Teraz przyszedł czas na serię pod tytułem Trzy najlepsze, najciekawsze ćwiczenia, które wybraliśmy specjalnie dla Was. Dzisiaj trzy ćwiczenia nóg w stylu grzbietowym. Zaczynamy. Zaczynamy leżąc na plecach, a deskę trzymamy oburącz. Cztery palce od góry deski, a kciuki od dołu. Ramiona wzdłuż tułowia, nogi mocno pracują. Z interwałem 5-sekundowym przenosimy wyprostowane ramiona razem z deską za głowę. Po 5 sekundach powtarzamy czynność w przeciwną stronę. Pamiętajcie o wdechu ustami i wydechu nosem. Podczas przenoszenia głowa może delikatnie się zanurzyć, ale wydychając powietrze nosem uchronicie się przed zachłyśnięciem. Rozpoczynamy od leżenia na plecach. Ramiona wzdłuż tułowia zgięte w łokciach. Przedramiona wystają nad wodę pod kątem prostym do tułowia. Mocno pracując nogami utrzymujemy pozycję. W tym ćwiczeniu należy pamiętać o mocno napiętych mięśniach brzucha. Po opanowaniu wersji ze zgiętymi przedramionami można wprowadzić progresję w postaci wyprostowanych całych ramion. Ustawiamy się w pozycji pionowej, ramiona splatamy na klatce piersiowej i rozpoczynamy mocną pracę nóg, próbując dopłynąć do sufitu. Staramy się pozostać w jednym miejscu. Pamiętamy o mocnym napięciu mięśni brzucha i pośladków. Spróbujcie na początek 5 serii po 20 sekund i w miarę możliwości wydłużajcie ten czas. Progresji tego ćwiczenia jest kilka. Najbardziej popularna to przedramiona wystające z wody. Inna to pozycja strzałkowa z rąk lub dla bardziej zaawansowanych można spróbować rzucać piłkę lekarską w wodzie z partnerem lub z trenerem. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.